istniejącego systemu. Kiedy projektujemy w mieście, to nie jest może istotne to, żeby zaprojektować piękny punkt w mieście, na który wszyscy będą patrzeć i nie wiem, zachwycać się albo go nie lubić. Ważne jest to, żeby ten budynek w taki troszkę niewidzialny sposób budował system, budował życie w mieście, dowiązywał się do istniejącej sytuacji, czy to jest droga, czy plac, chodnik, i wytwarzał jeszcze w tym takim strumieniu jakieś zawirowanie. Sobie czymś interesującym, tylko był interesujący